Dzieci z przedszkoli w Łomży i okolicznych miejscowości uczestniczyły w kolejnym spotkaniu Akademii Przedszkolaka w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Tym razem zajęcia przygotowali studenci prawa i administracji. W czasie zajęć studenci wystąpili w inscenizacji rozprawy sądowej, której głównymi bohaterami były zwierzęta znane z dziecięcych bajek. To jesteśmy studentami prawa i administracji. Prawo, nasz kierunek, działa od 2 lat. Jesteśmy na 2. roku. Studiuje nam się i ciężko, i łatwo. Właśnie teraz mamy program Akademii Przedszkolaka. Chcieliśmy zachęcić młodych ludzi do zobaczenia naszej uczelni. Może zacznę od tego, że Akademickie Forum Samorządowe już kolejny rok włącza się w program Akademii Przedszkolaka. W tym roku również się w to włączyliśmy. Naszym głównym tematem jest Królik Jaś w świecie spraw. To jest przedstawiona inscenizacja rozprawy sądowej, na którym został oskarżony komar Jarek o ugryzienie królika Jasia. Rozprawa skończyła się tym, że komar Jarek wylądował na 3 lata w słoiku, więc ta kara jest dosyć niewygodna, ale myślę, że adekwatna też do tego, co zrobił małemu chłopcu. Przedmiotem rozprawy było zachowanie komara, który ugryzł królika. Przed łosiem, który tym razem wystąpił w roli sędziego, przewinęły się wszystkie osoby procesu karnego, podejrzany, obrońca, świadkowie. Ile ma pan lat, gdzie pan mieszka i czym się pan zajmuje? Nazywam się Żółw Zygmunt, mam 257 lat i mieszkam w sąsiedniej wiosce Mokre Kałuże. Jestem na emeryturze. Panie Żółwiu, proszę opowiedzieć o wydarzeniach z dnia 22 września 2018 roku. Dobrze, a było to wszystko tak. Dziękuję, pani mecenas. Wyrok zostanie ogłoszony po krótkiej naradzie. Proszę państwa, proszę wstać. Sąd udaje się na naradę. W czasie zajęć dzieci poznały podstawowe pojęcia i osoby występujące w sądzie.